Taśmy Kaczyńskiego, których publikowanie przed kilkoma dniami rozpoczęła Gazeta Wyborcza, stały się zaczynem zaostrzenia konfliktu między obozem władzy a parlamentarną opozycją? Z racji wzmożonych ataków na Prawo i Sprawiedliwość szefostwo partii wystosowało do swoich polityków instrukcje dotyczące tego, jak mają reagować w mediach. Media dotarły do ich treści. Zapisy podsłuchanych rozmów Jarosława Kaczyńskiego z austriackim przedsiębiorcą Gerardem Birgfellnerem, czyli TZW. Taśmy Kaczyńskiego miały zdaniem Gazety Wyborczej stojących po jej stronie polityków rozsadzić od środka obóz władzy i wykazać jego nieuczciwość. Tymczasem spodziewana afera toczy się tak powoli, że trudno powiedzieć, czy w ogóle kiedykolwiek doczekamy się jej apogeum. Politycy opozycji nie ustają jednak w dążeniach do kompromitacji Prawa i Sprawiedliwości i ogłaszają, że nagrane rozmowy jednoznacznie wskazują na przestępczą działalność prezesa PiS i złożyli w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. To samo zrobił Roman Giertych, który został mecenasem Birgfellnera, któremu Kaczyński nie chciał zapłacić za prace przeddeweloperskie. O wszystkim informowaliśmy na pinki.pl. Jak na te próby i same taśmy reaguje Nowogrodzka? Gazeta Wyborcza dotarła do TZW. Przekazu dnia dla polityków PiS, w których podano zarysego, co mówić powinni podczas wywiadów, rozmów telewizyjnych i w odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Według jednej z instrukcji sprawa ma zostać obrócona w żart i szyderstwa w opozycji? Jesteśmy trochę zaskoczeni, że Gazeta Wyborcza publikuje laurkę naszego lidera, prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiemy, czy to oznacza, że zmienia się linia polityczna gazety, mówił na konferencji prasowej Ryszard Terlecki zgodnie z dzisiejszymi wytycznymi. Taśmy Kaczyńskiego pokazują uczciwość prezesa? Jak wynika z przekazów, które otrzymali politycy PiS, nagrania mają być interpretowane jako dowód na uczciwość Jarosława Kaczyńskiego, który bez wystawienia faktur nie chce płacić Austriakowi i stronie od lewych interesów. Publikacja GW ma być również przedstawiona jako laurka dla prezesa, a cała spodziewana afera ma być nazywana niewypałem. Jak przekazała działaczom Góra, nagrania są teraz oficjalnie dowodem nie tylko na uczciwość Kaczyńskiego, ale na patologie tworzone przez PO w Warszawie. Chodzi o fakt upolitycznionego procesu wydawania pozwoleń na budowę, którego Srebrna, spółka należąca do Instytutu IM. Lecha Kaczyńskiego, nie otrzymała z powodu wrogości stołecznego ratusza wobec obozu władzy? Prezes PiS opisuje warszawską rzeczywistość, w której ktoś, kto nie jest powiązany z ratuszem, nie ma możliwości uzyskania zgody na przeprowadzenie inwestycji.
Najważniejsza jest wypowiedź prezesa Kaczyńskiego o politykach Platformy, Hannie Gronkiewicz-Waltz i Marcinie Kierwińskim, którzy odgrażali się, że nigdy nie pozwolą na powstanie inwestycji, piszą w instrukcji władze PiS. Posłowie PO złożyli donos do prokuratury. Krzysztof Brejza, Marcin Kierwiński i Cezary Tomczyk złożyli zawiadomienie do prokuratury, w którym informują, że ich zdaniem doszło do rażącego złamania prawa przez Jarosława Kaczyńskiego i nie chodzi bynajmniej o niezapłacenie kontrahentowi. Jak twierdzą politycy, taśmy Kaczyńskiego dostarczają dowodów na to, że prezes PiS powoływał się na wpływy, dopuścił się płatnej protekcji i przekroczył poselskie uprawnienia, w celu uzyskania korzyści majątkowych. Dowodzą również, że złamał prawo podając nieprawdę w zeznaniu majątkowym. Ich zdaniem wpisał, że nie dotyczy go sprawa prowadzenia działalności gospodarczej. Apelujemy po raz kolejny do Jarosława Kaczyńskiego o ujawnienie całego majątku, powiedział Brejza,